Jeszcze jutro ostatni dzień pełen słońca, potem czeka nas zmiana. W poniedziałek pogodę w naszym kraju kształtować będzie rozległy i pogodny wyż z nadpołudniowej Rosji. Dopiero po południu nad zachodnią Polską pojawi się deszczowy front chłodny związany z niżem z nadmorza północnego. Deszcz popada w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez lubuskie po zachód Dolnego Śląska. Z południa nadal napływać będzie do nas bałkańskie ciepło i na termometrach zobaczymy od 15 do 17 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy i wschodzie kraju, 12-14 stopni. Spójrzmy na szczegóły dla Dolnego Śląska. Noc w naszym regionie pogodna, ale wciąż wietrzna. Wiatr osiągać będzie chwilami prędkość do 65, a w Kotlinie Kłodzkiej do 75 km na godzinę. Temperatura od 6 do 9 stopni. Poniedziałkowy świąteczny poranek pełen słońca, po południu nadal słoneczna pogoda, tylko na zachodzie regionu więcej frontowych chmur przynieść może przelotne opady deszczu. Ciepło od 13 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 17 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hektopaskale. Wiatr z kierunków południowych, słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, a biometr i warunki na drogach dobre, pogorszą się tylko na zachodzie regionu. A z okazji 1 listopada mamy dla Państwa przysłowie idealne na jutro. Wszyscy święci, gdy jasnością nas uraczą, a zaduszki nie popłaczą, Marcin nam też nie zsiwieje, wówczas bracie, miej nadzieję, że na ofiarowanie masz piękne zaranie, na niepokalaną rzeki nam nie staną, a tak do wili na to dotrwa złote babskie lato. Do zobaczenia!